W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o kolejnych próbach wyłudzenia pieniędzy w regionie tarnowskim metodą na wnuczka, także o nielegalnej wytwórni alkoholu w Tuchowie. Tarnowscy policjanci odebrali kilkanaście zgłoszeń dotyczących oszustwa na tzw. wnuczka. Tym razem rozdzwoniły się telefony w okolicy Brzeska oraz Zakliczyna. Mieszkańcy byli nękani na zasadzie informacji, że znowu wnuczek potrzebuje pomocy, że uczestniczył w wypadku i próbowali wyciągać pieniądze od mieszkańców właśnie gminy Wojnicz, od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Apelujemy w tym miejscu jako policjanci, aby weryfikować tego typu informacje, tego typu telefony, rozmawiać z rodziną, rozmawiać ze znajomymi, potwierdzać informacje, które dostaliśmy w słuchawkach, a nie bezwzględnie w ciemno wypłacać pieniążki z bankomatów czy ze swoich zapasów. Ponadto policjanci w komisariacie Tuchów realizowali własne materiały, w których okazało się, że mieszkaniec gminy Tuchów we własnym gospodarstwie domowym produkował alkohol etylowy. Policjanci zabezpieczyli maszynę do wytwarzania alkoholu etylowego, zabezpieczyli produkt końcowy. W tej chwili jest prowadzone postępowanie przygotowawcze w kierunku artykułu 12 z ustawy o wyrobach tytoniowych i spirytusowych. Kolejny niewybuch na terenie powiatu tarnowskiego. W tym roku policjanci już ponad 20 razy wyjeżdżali do tego typu znalezisk. Tym razem w miejscowości Żuchowa mieszkaniec na terenie swojej posesji wykopał podczas prac ogródkowych kolejny pocisk artyleryjski kaliber 75 mm. Na szczęście był to pocisk bez zapalnika, natomiast w dalszym ciągu jest to materiał niebezpieczny, przedmiot niebezpieczny. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci odnotowali jeden wypadek, w którym jedna osoba poniosła śmierć. Nie mieliśmy osób rannych. Ten wypadek, o którym już wcześniej wspominaliśmy, to wypadek w Pogórskiej Woli, gdzie kierujący samochodem osobowym Skoda z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia samochodem ciężarowym. Tarnowscy policjanci w sumie odnotowali w tym tygodniu 35 kolizji, zatrzymano 4 prawa jazdy. Przeprowadzono ponad 800 kontroli i wyeliminowano z ruchu nietrzeźwych kierujących. W sumie było ich 8, 5 prowadziło pojazd mechaniczny. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy w poniedziałek.